Cześć, tu Ogrodnik dla Zabawy. Dzisiaj zacznę od pytania. Co to za roślina? Kupiłem ją za 17 zł w Leroy. Jest podpisana jako miks roślin zielonych czy tropikalnych. Nie wiem, więc jeżeli ktoś wie, to bardzo proszę w komentarzu napiszcie. Philodendron melanochryum. To jest philodendron, którego bardzo chciałem mieć i nigdy nie było mnie na niego stać. W tej chwili była wielka obniżka w OBI, no i udało mi się go kupić. W następnych odcinkach go przesadzę i pytanie też do Was, czy do hydroponiki, czy do bigosu. Bo nie wiem, to zadecydujcie. Jeszcze chciałem w OBI Wam pokazać takie maluszki. Kupiłem już i przesadziłem, to było w szóstkach. Calathea, oczywiście napiszę jaka. Philodendron Red Sun. Wszystkie roślinki zdrowe i bez żadnych szkodników. No i to jest jako Philodendron Neon. On trochę jest po przejściach, ale też bardzo ładna roślinka. Wszystkie już przesadziłem poza filmem, żeby nie tracić czasu na takie drobiazgi, bo to jest proste. A dzisiaj mam zupełnie inny temat, tylko pozdejmuję to. Dzisiaj chcę ją przesadzić. To jest Monstera Monkey Mask. Tak naprawdę Monstera Adansonii. I no ona już dużo podrosła i chcę ją przesadzić do hydroponiki. Nie chcę, bo ona rośnie w bigosie. Przesadziłem ją, jak ją kupiłem, do bigosu. Ładnie urosła, ale już wystarczy. Chcę ją mieć w hydroponice. I dzisiaj to zrobimy. Najpierw muszę ją uwolnić. Patent z rzepami naprawdę mi się sprawdza. Uj, nie uciekaj. Nie podlewałem jej specjalnie. No film tak naprawdę miałem nagrywać wczoraj. Więc jest roślina mocno przesuszona, ale mam nadzieję, że szybko wróci do siebie po przejściu do hydroponiki. Na sucho już wszystko. Rośliny nie podlewa się przed przesadzaniem właśnie po to, żeby szybko ziemia odeszła. Szybko i łatwo, więc no tak tutaj też było. Szybko, łatwo odeszła, ponieważ był to w miarę niedawno ją przesadzałem. Był świeży bigos, bez problemu też poodchodził. A i okazało się, że miała siateczkę. Przesadzając do bigosu po prostu nie musiałem tam grzebać aż tak daleko. Więc siateczka była już w stanie rozkładu, więc nie jest to jakiś problem. Nadszedł czas na zmianę wody. Znowu zmiana wody. Mycie już wystarczy. Ogarnę sobie tylko ten stół trochę i zaczynamy sadzenie. Jest lepiej, czysto. Dobrze. Jeszcze chcę wrócić do filmu, który pokazywał doniczkę kwadratową. Chyba tutaj będzie gdzieś link. I tam jest jedno niedomówienie, czego nie zrobiłem w czasie nagrywania filmu. Czyli jest normalnie osłonka. Zdejmę ją, żeby mi nie przeszkadzała. I jest
doniczka. W tej doniczce do hydroponiki musimy zrobić tu dziury. W tej już zrobiłem, a w tamtej zrobiłem dopiero po tym, jak już nagrany był film. Więc tam w opisie napisałem, żeby koniecznie o tym pamiętać, ale tutaj zwracam na to uwagę, że muszą być otwory, żeby to miało sens w ogóle. Żeby można było wyjąć środek tej, tą doniczkę z osłonki, no i na przykład zmienić pożywkę. Tak? Czyli wylać z osłonki to, co jest, wlać nowe. Przelać całe podłoże wodą na przykład, żeby wymyć ewentualne jakieś sole mineralne, które się tam zbierają, jakieś inne zgnijące chociażby korzenie, żeby je wypłukać i do tego jest potrzebne otworowanie, więc muszą być to otwory. Ich może być znacznie więcej. Ja po prostu najłatwiejszym w miejscu, gdzie było już doniczka była przygotowana, no to po prostu zrobiłem tutaj otwory nożyczkami i już. Tutaj nie będzie tego pływaka oryginalnego, tylko będzie pływak do zwykłych, do hydroponiki, to jest 19, doniczka też jest 19. I ten pływak, jak go w ten sposób zamontuję gdzieś tutaj z boku, znaczy zamontuję, no włożę go po prostu, przysypię go gruzem, będzie mi pokazywał dokładnie, co się dzieje z wodą, czyli nie będę musiał martwić się, czy tej wody jest wystarczająco, nie będę musiał wyjmować tej osłonki, a przy tej roślinie jest to skomplikowane, ponieważ jest to bardzo duża roślina. Znaczy, no mam nadzieję, że będzie jeszcze wyższa. Dobrze, co tutaj jeszcze chcę zamontować? To jest palik kokosowy. Ona miała w tej chwili palik drewniany. To jest taka samoruba, to jest drewniany pałąk taki. Taki kijek drewniany, owinięty juką, tym sznurkiem takim z juty, czy z czegoś tam. I na końcu jest koszulka termokurczliwa, żeby mi to nie gniło. No bo to jest drewno zwykłe, więc to drewno inaczej trochę niż bambus się zachowuje i ono może gnić. Więc żeby nie gniło, to taki kawałek tutaj jest jeszcze za rany wysłowić się nie mogę. Zaklepany, tak, czyli na gorąco go podgrzałem i ścisnąłem tam nożem chyba, żeby woda się nie wchodziła, ale ten pałąk będzie w tej chwili za mały, ponieważ chcę tą roślinę puścić w górę, więc dlatego pójdzie kokosowy, metrowy. I zawsze tę naklejkę ja zrywam. Ja nie chcę, żeby mi tutaj była w podłożu, no bo ona będzie się z nią coś tam działo złego. Palik będzie umiejscowiony nie na środku, tylko trochę z boku, bo chcę roślinę mieć na środku. Więc wkładam i pływak, i palik, i będę zasypywał to. Tylko muszę jeszcze gruz wziąć. Problemy techniczne, jak widzicie, wszystko dzieje się na żywo, więc nadepnąłem sobie na mikrofon. Dobra. Ten gruz jest trochę inny niż zwykle, ponieważ tutaj jest zamiast pumeksu jest dany keramzyt, drobny keramzyt. Nie miałem pumeksu, więc chciałem to zrobić, znaczy musiałem to zrobić, bo jak widzieliście, ten palik, który był ten cienki, on już był przekrzywiony. Roślina zaczynała mocno źle wyglądać. Tutaj wsypałem więcej niż 1/3 na dno, ponieważ korzenie nie są jakieś wyjątkowo duże, więc nie będzie problemu, żeby tą roślinę posadzić. Palik trzymam w dalszym ciągu wciśnięty. Zostawię to troszkę inaczej. Roślina musi mieć tutaj możliwość normalnego rośnięcia.
Ona będzie dość blisko palika, ale nie będzie na nim. No i teraz najtrudniejszy moment, muszę to obsypać, żeby mi się ładnie ułożyły korzenie. Pamiętajcie, korzeniami do dołu. Mam roślinę wstępnie obsypaną, więc przywiążę ją, żeby nie martwić się, czy mi się nie połamie. Tą miękką stroną daję do rośliny. Dobrze, widzę, że korzenie są w drugą stronę, więc po prostu muszę to inaczej zrobić. Roślina musi iść od tej strony. Chodzi o korzenie powietrzne oczywiście. To już sobie zasypię tutaj dalej do końca. Dobrze. To by było na tyle. Roślina jest... Na koniec filmu pokażę oczywiście zdjęcia i tej rośliny, i tych pozostałych, o których wspominałem w dzisiejszym odcinku. Przeleję ją w tej chwili wodą z Rootbastic i ona będzie pewnie stała w tej wodzie. Ten poziom będę trzymał tak nie za dużo. W optimum, ale w dolnej części tego optimum. I tyle, no i zobaczymy, co jej będzie, jak ona będzie rosła. Oczywiście będzie na pewno pokazana w kapsule czasu, więc za jakiś czas się spotkamy przy tej roślinie też. No dzisiaj to wszystko, nic więcej już nie przygotowałem. Cieszę się, że byliście ze mną. Jeżeli Wam się podobał odcinek, to bardzo proszę, kciuka w górę. Jeżeli możecie, subskrybujcie i zaznaczcie dzwoneczek, wtedy będziecie wiedzieli, kiedy będzie nowy jakiś odcinek. Dziękuję Wam bardzo. Do widzenia. Cześć, pa.